samorządu województwa powiem, że eksperyment zeszłego roku bardzo nas zainteresował i ogromnie cieszymy się, że w tym roku możemy wejść we współpracę przy tak dobrym i jednak cały czas nowym wydarzeniu jakościowo dla naszego regionu ważnym, wydarzeniu, które przyciąga do Supraśla, przyciąga tutaj do Muzeum Kultury Ludowej, wiele miejsc naszego regionu rzesze gości z wydarzeniami naprawdę, chciałoby się powiedzieć, przez wysokie K dla kultury. A na pewno sama idea SLOM przydaje się w regionie, w którym wszystko zaczyna pędzić, tak jak na całym świecie, a w regionie, w którym można naprawdę na chwilę byłoby się zatrzymać i refleksyjnie pomyśleć chociażby nad samym sobą. Wydarzenia z ubiegłego roku, które po przeanalizowaniu na pewno będą w tym roku oznaczały, już nie wchodzę w rolę organizatorów, ale zapewne nową jakość, nowe znaczenie, otwarcie się też na naszych mieszkańców, żeby w dużej mierze poza też gośćmi spoza województwa zauczestniczyli bardziej aktywni mieszkańcy z naszego regionu. No to również jest zadanie dla nas jako samorządu z prośbą do Państwa, żebyśmy też dbali o informowanie o tych wydarzeniach tutaj lokalnie i regionalnie, żeby krótko mówiąc na pewno nasi mieszkańcy zainteresowali się jeszcze bądź co bądź nowym przedsięwzięciem, nową ideą i czymś, czego u nas w regionie nie było i nigdzie w przypadku innych pięknych wydarzeń kulturalnych, które są u nas organizowane, nie znajdzie. Cieszę się, że udało nam się to przedsięwzięcie wesprzeć, także w tym wymiarze materialnym, bo to jest inwestycja regionu. Dotrzymaliśmy słowa z ubiegłego roku podsumowania, że w tym roku też będziemy się angażować i mam nadzieję, że jak się już spotkamy po wszystkich wydarzeniach, to będziemy mogli podsumować wydarzenie jako kolejny raz udane przedsięwzięcie organizowane w naszym województwie.